Dzień dobry, witam w dzisiejszym bardzo deszczowym vlogu. Myślę, że to w ogóle będzie taki vlog składany z całego tygodnia, ponieważ jestem teraz w Szczecinie. Przyjechałam tu na kolejne jazdy. O, śmieciarka. Zawsze jak gdzieś idę bez Liamka i widzę śmieciarkę, to sobie myślę, jaki byłby zadowolony, bo uwielbia śmieciarki. Ja właśnie zmierzam na przystanek autobusowy, bo idę właśnie na te jazdy. I zobaczymy, co przyniesie ten tydzień. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Także trzymajcie kciuki, żeby mi dzisiaj dobrze szło. Bo to moje pierwsze po 2 latach. Jestem już po jazdach i poszło mi nawet okej, jak na pierwszy raz po 2 latach. A teraz jedziemy kupić Liamkowi jego pierwsze buty, bo ostatnio, no już nie wiem, z tydzień temu zaczął chodzić, postawił swoje pierwsze kroczki. Liamcia, 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 Liamcia. Pokaż, Liamcia. Jak idziesz. Pokaż, jak idziesz. Brawo! Więc z wózka już chce wychodzić, także czas kupić mu buciki. Ostatnio też chodził w samych skarpetach po restauracji, także jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, bo już nie mogłam się doczekać tego momentu. Wybrałam buciki, teraz jedziemy zmierzyć jego stópkę i albo kupię na miejscu, albo zamówimy, jeżeli nie będzie tych, które chcę. No myślę tak samo. Nie udało się kupić butów, nie? Nie było takich, jak chcieliśmy, prawda? No, ale jest szansa, że jutro będą, więc czekamy. A tymczasem szykujemy się z mamą do wyjścia, więc oczywiście tak, trzeba się wypachnić, ja już to zrobiłam. A teraz zobaczycie fragment, który nagraliśmy z Kapim jeszcze zanim tu przyjechałam, więc zapraszam. Jakieś 2 tygodnie temu zamówiliśmy sobie z Kapim perfumy ze strony Made in Lab. Jest to firma, która produkuje zapachy inspirowane drogimi zapachami, zapachami znanych marek. Ja zamówiłam sobie numerek 17. Jest to inspiracja Karoliną Herrerą Good Girl. 26 inspirowane Gucci Bloom i 68 inspirowane YSL Mon Paris. Jeżeli znacie te droższe wersje perfum, to zauważyliście, że kierowałam się raczej taką nutą kwiatowo-owocową, bo zależało mi na tym, żeby wybrać perfumy takie dobre na wiosnę i lato, więc postawiłam na te 3 i wydaje mi się, że 26 i 17 są takie bardzo na co dzień. Właśnie sprawdzą się idealnie na wyjście, chociażby wieczorem na plażę albo na piknik. Wiecie, po prostu zwykłe wyjście w piękny, ciepły dzień. A te 68 są już takie też na lato, ale na jakieś fajniejsze wyjście, może na randkę. Więc te 2 pierwsze, o których mówiłam, mają w sobie takie bardziej kwiatowe i owocowe nuty, a ten 68 jest takim bardziej zapachem orientalnym. Ja miałam szczęście, bo zamówiłam tak naprawdę na ślepo te zapachy. Kierowałam się właśnie tymi nutami i tym, żeby były dobre na lato, tak jak mówiłam wcześniej. Przez to, że nie miałam porównania, to ja za bardzo wam nie powiem, czy te inspiracje są bliskie temu pierworodnemu wzorowi, czy nie, ale Kapi się okazuje, że ma porównanie, więc zapraszam cię. Ale to jest całkowicie niechcący. Ostatnio w pracy właśnie moja koleżanka przeszła obok i mówię, ale fajnie pachniesz. I tak, wiecie, z tyłu głowy wiedziałem, co to jest za zapach, ale nie wiedziałem, co to jest za zapach. To znaczy, że już go kiedyś czułem. I pytam się, co to jest, i ona mówi, że a, Karolina Herrera Good Girl. Ja mówię, aha, dlatego kojarzę. Czyli to są bardzo zbliżone zapachy do siebie. Jeżeli się różnią, to niewiele. No, więc macie tu odpowiedź. A jeżeli chodzi o trwałość, no bo ja nie jestem sama w stanie tego za bardzo określić. Tak mniej więcej tak samo jak i moje, około 5 godzin. Mhm. Czyli tak właśnie jak się psikaliśmy, wychodziliśmy gdzieś, wracaliśmy później do domu po tym wyjściu, po spacerze, one jeszcze delikatnie były wyczuwalne, ale to właściwie tak jak każdy perfum, tak mi się wydaje, tak samo pachną. Ale myślę, że tak naprawdę ktoś inny, kto nie spędzał z nami tego czasu i nie czuł tego cały czas, wiedziałby lepiej. No ale jeżeli ktoś, kto był obok nas, mówi, że takie 4-5 godzin, to myślę, że to jest okej wynik. Więc teraz Kapi zaprezentuje swoje perfumy. To jest ciekawe, bo ja ze swoich jestem zadowolona, on z moich też jest zadowolony. Podobają ci się, nie? Tak, one są bardzo fajne, przyjemne zapachy, coś nowego. A jeżeli chodzi o zapachy Kapiego, to ty jesteś zadowolony, a ja tak... Mój wybór padł na numer 28, czyli inspiracje Giorgio Armani Stronger With You, numer 39 Jean Paul Gaultier Le Male oraz numer 84 Tom Ford Fucking Fabulous. I te 2 to są perfumy typowo na randkę. To są perfumy orientalne, lekko słodkie, z nutami przypraw. Są bardzo ciekawe. Ten, czyli Le Male, znacznie dłużej utrzymuje się na skórze, około 10 godzin. Ten troszkę mniej, ale tak jak mówię, to są bardzo ciekawe perfumy na takie, wiecie, wieczorowe wyjścia. Natomiast ten perfum to jest po prostu 100% mężczyzny we flakoniku. Skóra, tytoń, drewno, 100%.
80% mężczyzny. Naprawdę, zapach pieniądza to jest ten, numer 84. Tak smakuje mężczyzna. Czy ja podniecam się w taki sposób męskim zapachem? To nie wiem, na mnie to nie działa, więc ewentualnie na kogoś innego. To jest coś nie tak ze mną, ale ten zapach jest po prostu niesamowity. 100% takiego, wiecie, prawdziwego faceta, ubranego w skórzaną kurtkę, mającego dużo kasy w kieszeni, to jest właśnie ten zapach. Ja wam powiem, że jak Kapi pierwszy raz mi go pokazał i go powąchałam, to mówiłam tak: wow, super, no w końcu coś innego, naprawdę bardzo nietypowy, tak, bardzo nietypowy. Naprawdę ciekawy zapach. Jak go wącham, to po prostu wyobrażam sobie jakiegoś bogatego faceta, który jedzie jakimś merolem ze skórzanymi siedzeniami, jedzie gdzieś Warszawą na drinka do hotelu gdzieś na wysokie piętra i mówię: tak, Kapi, psikaj się tym, proszę. Ale potem się psiknął i czar prysł. I to prawdopodobnie dlatego, że każde perfumy łączą się z zapachem skóry czy tak, tam potu człowieka. Człowieka. I już dupa. Więc może jakiś inny facet, jak się tym psiknie, to inaczej to wszystko będzie wyglądać. Ale tak, no na mnie ten zapach po prostu nie działa do tego stopnia, że Kapi, jak się chce nim psiknąć, to wychodzi z mieszkania, psika się nim na klatce i tak. Wtedy może sobie. Tak, bo mi się ten zapach bardzo podoba i moim zdaniem, nawet jeżeli partnerce się może nie podobać, to jest zapach, który warto to mieć. To może wam przyciągnąć inną. To jest zapach, który warto mieć w swojej kolekcji, bo jest bardzo nietypowy. Tak, tak. No, mimo że to nie są moje gusta, to naprawdę uważam, że to jest mega zapach. Jestem nim totalnie zauroczona, pomimo właśnie... Ja jak to powąchałem, to byłem zszokowany no, na dzień dobry. No, to jest coś naprawdę innego. To nie jest taki zapach jak większość męskich zapachów, że pachniesz takim świeżo umytym mężczyzną, wiecie, o zapachu żelu pod tak prysznic. Tak fresh, nie, ty niestety jest... będziesz musiała tak pachnieć, bo ten... Trzeba się myć. Więc tak to wygląda z naszej strony. Jeżeli chcielibyście sprawić sobie prezent lub komuś bliskiemu i kupić jakieś perfumy o może znanych zapachach, no to zapraszamy was do opisu, tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje i w tym miesiącu możecie kupić 3 perfumy w cenie 2. Kupując 2, dostaniecie 1 gratis. Zachęcamy was do sprawdzenia tego zapachu na waszym facecie. Jesteśmy mega ciekawi opinii, no bo u nas są zgrzyty w tym temacie, ale hej, może u kogoś będzie ciekawiej. No mi się podoba, więc komuś innemu też musi się podobać. Tak. Liamek dzisiaj pierwszy raz będzie jechał autobusem. Jeszcze nie wie, co go czeka, ale myślę, że bardziej byłby zadowolony, gdyby jechał śmieciarką. No, wiem, że nie fajnie w tej folii, musisz wytrzymać. Wow! Fajnie? Podoba ci się? Kurde mol! Babcia kupiła ci książeczki nowe, a teraz będziesz chciał taką ozdobę pewnie, co? Jacie, jest tyle pięknych rzeczy w TK Maxie jak zwykle. Wiosennych i wielkanocnych. Idziemy oglądać, Liamcio. Może mnie na coś tutaj naciągniesz, to nie będzie mi przykro, że wydaję kasę na takie rzeczy. Hello! Przyszły twoje buty, wiesz? Tak, twoje pierwsze buty chcesz zobaczyć? Postawiłam na, uwaga, Attipasy. O, jakie piękne! Uznałam, że to będą najlepsze buciki na początek, bo stwierdziłam, że jedne z pierwszych kroków, które Liamek będzie stawiać gdzieś na zewnątrz, to będzie plaża. No, a wydaje mi się, że do takich bucików raczej mniej piasku się będzie dostawać niż do takich klasycznych, na przykład na rzepę, więc postawiłam właśnie na nie. Poza tym mogą też być jako kapcie po domu, także myślę, że to jest spoko opcja. I wybrałam oczywiście beżowe. Chcesz zobaczyć? Buciki twoje. Przymierzymy? Tak? Dobra. Czekaj. Otwieramy. Wow, jakie piękne! Wow! Chcesz założyć? Podobają ci się? Siadaj. Wyciągniemy to. One jakieś takie różowe się wydają. Dawaj, skietkę poprawimy. Ciach. Wow! Ale pięknie wygląda! Czułap, czułap! Nie podoba ci się? Nie musisz tak dziwnie stawiać nóg. Idziesz ty pokazać wszystkim. Patrzcie, patrzcie. Brawo, jakie piękne. Brawo, ale fajne. Jakie fajne, brawo. Brawo, dawaj. Zasuwaj. Ale wygodny mały. Chodź do mnie, chodź. Pięknie, brawo.
A pokaż, jak jesteś duży. Taki duży! Woohoo! Brawo! Liamciu! Pierwsza wyprawa w pierwszych butach. Idziemy do takiej areny. W Szczecinie są takie śmieszne namioty. I tam jest podobno bardzo fajna sala zabaw dla dzieci. Zobaczymy, czy w ogóle Liamkowi się spodoba. Gdzie? Którędy? No nie wiem. Czy jemu się spodoba? I czy to w ogóle jest, będzie coś dla takich maluszków? Więc przekonamy się, co? Ale masz fajne buty. Oj, nie widać. Wow! No to masz zabawki, Liamek. Idziemy tam. Bawialni. Liamkowi się bardzo podobało, chociaż było no niedużo rzeczy dla takiego maluszka jeszcze, ale mimo to był zachwycony, bo były kulki, piłki i dzieci, więc super. Tak? Podobało ci się? No. My będziemy kończyć tego vloga, mimo że jeszcze jest piękny, słoneczny dzień, chociaż przed chwilą padał śnieg. Ta pogoda się zmienia co chwilę. Ale no już nic dzisiaj nie będziemy robić. Oprócz zabawy, jak słychać. Także dziękuję Wam za oglądanie. Przypominam, że w opisie znajdziecie wszystkie informacje odnośnie promocji firmy Made in Lab. Możecie zamówić sobie dwa perfumy i dostać jeden gratis, więc myślę, że to jest bardzo fajna oferta. Więc dziękujemy Wam za oglądanie. Mam też nadzieję, że taki dosyć chaotyczny vlog, bo naprawdę ja nawet nie wiem, co nagrałam przez te 3 dni. Ale ciężko mi jest po pierwsze samej, po drugie w innym totalnie miejscu. Widzimy się w następnym vlogu. Bye! So you're in a hurry. Well, you better go.